O dziewiątej w Radiu Gorzów. A gościem Radia Gorzów jest pani Marlena Maląg, minister, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I oczywiście, praca jest również w naszym resorcie. Właśnie co się stało ten... z, z pracą, miałem pytać. No, praca jest w resorcie, dział praca jest w resorcie, a nazwa ministerstwa to rzeczywiście Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ale to jeszcze także niepełnosprawni, mhm. polityka demograficzna, wiele rzeczy. Ja bym mały wódz powiedział Magdalena, Malonk jakoś tak brzmi, nie, nie wiem, zgadza się. To do brzmienia, ale nie pomyliłbym się bardzo. Nie, nie pomyliłby się pan redaktor Marlena Magdalena Malog rzeczywiście. To? Dokładnie tak. Pani minister, pani przyjechała, bo, bo dzisiaj to mamy taki najazd ministrów na Gorzów i na północ województwa lubuskiego. Znaczy to nic złego, tylko można wysnuć taki wniosek, że to jest jakieś posiedzenie Rady Ministrów nadzwyczajne tutaj, ale nie, bo spotkaliście się w Strzelcach Krajeńskich o godzinie przed ósmą i tam mówiliście o bezrobociu. Prawda. Najprawdziwsza prawda. I, i y, dlaczego akurat w szczelcach krajeńskich? Y, spotkaliśmy się w szczelcach krajeńskich, ale tak naprawdę właśnie ta nasza wizyta oczywiście pana ministra Czarnka, y, moja jakby też w innych tematach, ale mm. na pewno wspólne jest to działanie dla dobra Polski i też pokazanie właśnie jak, y, jakie są priorytety. Rozmawialiśmy dzisiaj o rynku pracy, o bezrobociu w szczelcach krajeńskich nieprzypadkowo, bo Warto też porównać, co się zadziało w ostatnich 10 latach. Teraz niedawno Główny Urząd Statystyczny ogłosił stopa bezrobocia 5 i, i 0. Czyli na, i jesteśmy tak naprawdę w Polsce, mamy naj, historycznie najniższe bezrobocie. No w żeby to nawet w ogóle nie ma bezrobocia. No, kiedy mm -hmm. spojrzymy na przykład na Wielkopolskę, bo gdybyśmy oczywiście 5:0, 0 to jest średnia dla kraju. Ale tak. gdybyśmy ten rozkład zobaczyli na poszczególne województwa, to Wielkopolska, akurat z której pochodzę, to 2,9 stopa bezrobocia. Możemy powiedzieć tak naprawdę, że tego bezrobocia nie ma. Ale co jest ważne, że to miejsca pracy, praca, która daje stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, to zawsze tak nie było. Dzisiaj, pomimo tego, że te ostatnie 4 lata, wiele trudności. Bo i COVID, i, i dziś tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą, z przypadku się nie dzieje nic. To są konkretne, zaplanowane działania rządu. Jak rozpoczęła się pandemia, wtedy jednoznacznie premier, pan prezes Jarosław Kaczyński podjęli decyzję ratujemy każde miejsce pracy. Proszę wyobrazić, że to wcale nie było takie oczywiste, co to znaczy ratujemy miejsce pracy. No i zapewne opozycja, która wrzeszczała z mównicy sejmowej już wtedy widzieli te miliony dodatkowych osób bezrobotnych. No i właśnie tak to wygląda, no. że dzisiaj mamy 7 780 tysięcy w skali kraju osób bez pracy a w szczycie tej tak zwanej opozycji demokratycznej, która tak troszczyła się o Polaków, że aż nie wiem co, było i 2 miliony 300 tysięcy osób bez pracy. Ja taki przykład właśnie z Szczecach Krajeńskich podałam, że jeżeli byśmy spojrzeli na mapę całego kraju 2 miliony 300 tysięcy osób niepracujących w województwie Lubu, województwo lubuskie to jest niespełna milion osób, bo tam 980 tysięcy ludności. To są 20 Całe województwa lubuskie, niepracujące, oczywiście patrząc od dzieci po, po dorosłych i jeszcze, jeszcze kawałek, tak? I możemy dzielić te osoby bezrobotne na takie, które chcą być bezrobotne i na takie, które naprawdę nie mogą znaleźć pracy, a wiemy, że trzeba się dzisiaj postarać, żeby nie znaleźć w Polsce pracy. Natomiast 15%, bo to jest ciekawe, ten kontekst, wiadomo, że 2013 rok to kłamstwo. Też tutaj przed sądem jest wyrok, że trzeba to sprostować, że nie 15%. Nie może sprostować, nie nie, nie może sprostować, nie, nie, nie ma, że nie ma. sprostować tylko że zaniechać emitowania spotu, a to jest jednak różnica. Tak, no i teraz się pojawiają memy, że opozycja, czyli głównie platforma odtrąbiła sukces, bo nie 15, a 14,4. No pracę. i dlatego warto o tym bezrobociu tak naprawdę no i, porozmawiać. Ale bo panie, co, panie minister, no proszę dokończyć. Nie, bo to, panie redaktorze, jest naprawdę śmieszne, bo yy, Platforma Obywatelska poszła z pozwem w trybie wyborczym, tak? Opowiadają w mediach, bo przecież od wczoraj, dzisiaj rano też słyszałam właśnie, jak to PiS kłamie. Natomiast, no powiem, że to jest żenada. 14,4 w skali kraju a poszczególne miejscowości... Na przykład Strzelce Krajeńskie. Na przykład Krajeńskie, 27,7%. A do dzisiaj 8,8%, 8,7%, 8 bo to w poszczególnych miesiącach się zmienia, czyli blisko 19%, oczywiście na korzyść. Minister Czarnek mnie dzisiaj poprawił, żebym była precyzyjna, że nie mówiła, 19 o 19% się poprawiło, tylko 18,9%, bo też możemy być w trybie wyborczym pozwani. Ja wiem, tylko... Panie minister, czy to nie jest trochę tak, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna przyjmować narrację opozycji, jeżeli chodzi o wszystkie te argumenty, czyli mało o programie, a dużo o fajerwerkach jakichś takich? Ale panie redaktorze, to nie, 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 to się absolutnie nie zgodzę i to wręcz tak zaprotestuję, bo to, nie są, bo to nie są fajerwerki, y -hmm. tylko... Rynek pracy, praca to jest właściwie jedna z najważniejszych ja rzeczy dla Polaków. Tylko czy dyskusja na takim poziomie nie, no nie krzywdzi tych wszystkich dziedzin? Wiadomo, że mówimy, akurat pani resort, jest bardzo, to, to są bardzo ważne tematy dla Polaków. Polityka społeczna, yy, zatrudnienie, praca i tak dalej, i tak dalej. A tutaj trochę za, to, to zaczyna groteskowo wyglądać. Ja nie mówię o tym, co robi PiS. I nie mówię o tym, co robi Platforma, tylko generalnie ta dyskusja po prostu jest taka coraz bardziej niepoważna, mam wrażenie. Znaczy Ja bym się jednak nie zgodziła. Ja uważam, że należy Polakom na przykładach, porównując, no konkretnie porównując, jak było w te osiem lat rządów Donalda Tuska, osiem mhm. lat rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, konkretnie pokazując osiągnięcia. I program, my cały czas pokazujemy program, przecież po ulu Prawa i Sprawiedliwości ogłoszone świadczenia Zmiana świadczenia 500, czyli tego godnościowego świadczenia do 800. My nie czekamy, czy wygramy wybory. tak? Oczywiście robimy wszystko, żeby wybory wygrać, bo to są najważniejsze wybory, które pokażą, jaka Polska będzie i czyja ta Polska będzie. Ale program 800, już można powiedzieć, wprowadziliśmy. Cała legislacja przeprowadzona. No to pieniędzy jeszcze z tego Polacy nie mają większych, ale to od 1 stycznia. Ale Polacy ma być. będą mieli te Dobrze, pieniądze. Ale nie żałuję Pani trochę, że jednak. Ja nie mówię o tym, że Donald Tusk zaproponował, trochę ratując, siebie w tej sytuacji, że jeżeli tak, to wprowadźmy to od razu. Fizycznie była taka możliwość, żeby to od razu wprowadzić? Panie redaktorze, przede wszystkim to znowu wymaga takiej trochę stop klatki i pokazania. To nie jest tak, że opozycja nie mając programu, bo jedynym programem opozycji Donalda Tuska jest odsunięcie pisu, nie jest od od PiSu od władzy. Nie ma innego programu. I jeżeli to kuglarstwo, które jest uprawiane i pokazanie, że aha, oni proponują, czyli Prawo i Sprawiedliwość 1 stycznia, bo to jest przemyślane, bo przecież my żyjemy w określonej sytuacji. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna to przekłada się na sytuację społeczną-gospodarczą. Przecież Polacy nie zostawili, nie pozostawieni, zostali sami sobie. Były i tarcze antyinflacyjne i różne dodatki po to, aby czuli to wsparcie Państwa. I nie, po, decyzję trzeba podejmować odpowiedzialnie. I nie może być tak, że pod wpływem chwili, kiedy opozycja nie odpowiada tak naprawdę za nic, no sobie mówi. Od 1 czerwca, od 1 lipca. Nie, my wiedzieliśmy, że w nowy budżet jesteśmy w stanie to sfinansować, przede wszystkim cały czas starając się, żeby te finanse publiczne były stabilne. Zresztą budżet mhm. wczoraj przez, przedstawiony, prze, tak. przyjęty przez Radę Ministrów. Czyli dało się, czy się nie dało wprowadzić? No wprowadziliśmy od 1 stycznia 2022. Ale tak, żeby na wakacje było, żeby te dzieci, na przykład, żeby rodzice mieli o tych 300 Panie redaktorze, więcej. rodzice na wakacje, tego czego nie było za platformę obywatelską Aha. mają program godnościowy 500 plus jest rodzinny kapitał opiekuńczy, tego nie było. To w prawo i sprawiedliwość prowadziło programy w maluch plus, ale także wsparcie seniorów. A więc nie pod wpływem chwili, tylko to są przemyślane działania. Przecież wysoki poziom inflacji, to wszystko. Wsparcia, które są do Polaków kierowane, one są realizowane, a więc tutaj tak naprawdę odpowiedzialność jest też bardzo ważna i wiarygodność. 14 emerytura 2200 zł, 2202 zł netto dla osób z minimalną wysokością świadczenia, to jest brutto 2650. Takie są kwoty, chociaż ja nie chcę zabrnąć w te kwoty, bo tu, tu jest ich naprawdę dużo. Około 9 milionów emerytów i rencistów będzie uprawnionych do odebrania 14. Rzeczywiście, 14 emerytura. 2650. Ja uważam, że to jest taka bezpieczna komunikacja, bo to jest w rozporządzeniu Rady Ministrów. Bo jest ministrów. więcej? Nawet nie, że jest więcej, ale to jest jednoznacznie, każdy z nas ma inną sytuację, jeżeli chodzi o odprowadzanie podatku, więc żebyśmy tutaj byli wiarygodni, więc ja jednak operuję tą kwotą A ja podałem 2. Dokładnie. A więc tak, w peł przy 14 emeryturze jest próg dochodowy. Ten próg dochodowy to jest 2900 zł. Czyli ci seniorzy, którzy otrzymują emerytury, renty do 2020, 900 zł w pełnej wysokości, czyli 2,650,14 mhm. emerytura. Później złotówka I, za złotówkę. I, tak. I tych seniorów szacujemy, że jest w sumie około 6 milionów 800 tysięcy. I poś, później jest mechanizm złotówka za złotówkę i w tym mechanizmie złotówka za złotówkę to oczywiście są szacunki, mhm. żebyśmy tutaj na, za chwilę nas Platforma nie pozwała, około 2 milionów. Czyli tak jak pan redaktor powiedział, że blisko 9, 9. milionów mhm. Polaków otrzyma to świadczenie. A ilu nie otrzyma? Czy pani ma też takie dane? Tak, no, znaczy tutaj jednoznacznie ponad 90% Polaków otrzyma, znaczy seniorów otrzyma mhm. to, to świadczenie, a więc i, i tutaj też należałoby pokazać, bo też można oczywiście narrację z tego wysnuć. Jeżeli mamy mechanizm złotówka za złotówkę mhm. i 2900 kwota progu, to tak naprawdę nie otrzymają ci seniorzy, którzy mają świadczenia, powyżej 5550 zł, czyli to są mhm. już wysokie emerytury. Wraca też temat pani minister. Regulacji wieku emerytalnego. Znaczy pani już rozwiała te wątpliwości, ale pojawiało się, bo nawet OECD, czyli Organizacja Współpracy mm -hmm. Gospodarczej i Rozwoju rekomenduje dla Polski podniesienie wieku emerytalnego z powodu chociażby kiepskiej demografii, czyli tego coraz mniejszego przyrostu naturalnego. Natomiast czy, 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 czy pani gdzieś z tyłu głowy miała? No wiadomo, że to jest bardzo twarda karta przetargowa. Może nie karta przetargowa, to jest bardzo twardy argument w kontekście kampanii wyborczej Platforma obniżyła. Ob... Podwyższyła wiek emerytalny, Prawo i Sprawiedliwość obniżyło. Ale czy nieracjonalnym byłoby trochę podnieść? Nie, nie, nie. Panie redaktorze, powiem tak, że przede wszystkim dajemy możliwość wyboru, bo przecież przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, to nie jest powiedziane, że drodzy państwo, przymus. w dniu i w tym. My dajemy możliwość wyboru, czyli na tym polega demokracja. Mhm. Se, ale mamy historycznie to, od czego rozpoczęliśmy, najniższe bezrobocie, a więc rąk. Do pracy, ręce są potrzebne. Młodych trzeba wprowadzać na rynek pracy. Wprowadzamy systemy zachęt dla seniorów, którzy na przykład, i to te zmiany w polityce podatkowej ubiegłoroczne, jeżeli dana osoba osiąga wiek emerytalny, ale czuje się na siłach, chce jeszcze dalej pracować, nie przychodzi na emeryturę, wtedy nie ma odprowadzanego podatku do kwoty 85 tysięcy złotych. Oczywiście pamiętamy, że dochodzi jeszcze ta wysoka kwota wolna od podatku, a więc dany senior pobiera wyższe świadczenia. Nam zależy na tym, żeby, ta, żeby przede wszystkim wprowadzać system zachęt do dłuższej pracy, ale nie zmuszać. Możliwość wyboru. Natomiast, y, natomiast rynek pracy potrzebuje oczywiście y, mhm. w różnych branżach też y, pewnego uzupełnienia. Dlatego taki system jest potrzebny. Czyli wieku emerytalnego 60-65. Nie ruszamy? Absolutnie nie ruszamy. To Pytanie mhm. referendalne to jeszcze też no to y, przecież jednoznacznie podkreśla. Chcemy wiedzieć też, jak, y, Polacy, jak Polacy się się zapotrują, bo jednak wybory to jest święto demokracji, referendum również, a przypomnimy sobie, że demokratyczna, tak zwana demokratyczna Platforma Obywatelska, kiedy wydłużała wiek emerytalny i przy, przyniesiono milion pięćset podpisów, aby przeprowadzić referendum, aby dać głos Polakom, czy rzeczywiście chcą wydłużenia tego wieku emerytalnego. Mhm. No... To referendum nie było. Jeżeli chodzi o jeszcze ten wiek emerytalny, to chyba nie, nie znam statystyk, ale wydaje mi się, się, że coraz więcej Polaków, większa liczba chce pracować. Tak, coraz większa liczba Polaków chce pracować. Z czego to może wynikać? Myślę, że to też z tego, że Polacy żyją w dobrej formie, jeżeli chodzi zdrowotnej mhm. i Polacy chcą pracować, jeżeli chodzi teraz o to przechodzenie na emeryturę, czyli to, co wprowadziliśmy w ubiegłym roku, korzystają z tego systemu zachęt, ale także ci Polacy, którzy przeszli na emerytury, też wracają do zatrudnienia w tych branżach, których są potrzebni. Mm -hmm. I to z roku na rok te wskaźniki wzrastają, co jest dla nas bardzo ważne no, w, przy tym niskim bezrobociu. No i wiadomo, że też te osoby wypracowują sobie wyższe emerytury, wyższe świadczenia. Wyższe emerytury i cały czas jednak są w aktywności zawodowej, a to też jest dla każdego z nas ważne. Jeżeli mamy siły, a potrzebu, potrzebni są, potrzebne są te osoby na rynku pracy, to też jest to poczucie bezpieczeństwa, realizacji pewnych za dań, takiej odpowiedzialności, a więc taką synergię osiągamy. Jestem na emeryturze, obudziłem się pierwszego dnia, drugiego, trzeciego, jak już na tej emeryturze jestem i kurczę, nie mam celu. A jednak ta praca też wiele osób trzyma przy dobrej formie, no bo no, po dokładnie. coś muszę wstawać. Dokładnie, musimy dać możliwość wyboru, bo czasami ci seniorzy są potrzebni swoim dzieciom, żeby pomóc wychowywać wnuki. Dajmy możliwość wyboru, tak. niech to obywatel decyduje. Na koniec, waloryzacja, pani minister. W tym roku mieliśmy 14,8, to jest duży, bardzo duży wzrost, ale wiadomo, jakie są ceny. Jaka jest inflacja i jak drogo się zrobiło. Czyli to była podwyżka o 250 zł, chyba tak. W to w to jest tak. W tym roku było 250 zł, bo w tym roku był mechanizm waloryzacji kwotowo-procentowej, tak. czyli podjęliśmy taką decyzję, żeby ci seniorzy, którzy mają najniższe emerytury, renty, jednak tam była wyższa podwyżka i to, ta, ta podwyżka była ponad 18%. Tutaj precyzyjnie się wypowiadając. Na to, Tylko precyzyjnie. Tak, bo tutaj oczywiście musimy się bardzo, bardzo pilnować. Natomiast jak będzie w przyszłym roku, na pewno waloryzacja będzie no co najmniej 12,30, bo tak pokazują mhm. wskaźniki. I te wskaźniki już przyjęliśmy, natomiast konkretne decyzje zawsze zapadają, zapadają w tym czwartym kwartale. Pani minister dzisiaj będzie na otwarciu Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach. Zgadza się? Zgadza Planów się. pani nie zmieniła i otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wrocławiu. Zgadza się. Będę odwiedzała te miejscowości. Zresztą bardzo ważne inwestycje Pierwsza w Mościcach zrealizowana z Polskiego Ładu. Ponad 4 miliony złotych. Takie centrum wsparcia rodziny. Zupełnie takie nowatorskie miejsce bym powiedziała. I dlatego chętnie przyjechałam, aby zobaczyć właśnie jak dla osób, dzieci, które są też w trudnej sytuacji, to jest tutaj zorganizowane to wsparcie. A w Wrocławiu otwarcie centrum opiekuńczo-mieszkalnego, czyli w ramach Funduszu Solidarnościowego realizujemy różne programy między Asystencja osób niepełnosprawnych, opieka mhm. wytchnieniowa i centra. I to centrum z dofinansowaniem rządowym ponad 3 miliony złotych zostanie dzisiaj otwarte, czyli będzie ono służyło osobom niepełnosprawnym, będzie tam opieka dzienna, ale także całodobowa dla pięciu osób, a dzienna mhm. dla piętnastu. To są takie nowa, nowoczesne, nowatorskie formy wsparcia. W jakim kierunku powinna iść właśnie opieka i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami? Tak, a i mościce i Racow to są specyficzne gminy i Witnica i Bogdaniec, bo one są bardzo rozległe, nieduże i to też generuje pewne trudności, ale to o tym pewnie będziemy jeszcze więcej mówić w naszych serwisach. Czy pani czuje, to moje ostatnie pytanie, że pani przyjeżdża do regionu, do miasta, do subregionu nawet, gdzie skąd pochodzi, gdzie zaczynała swoją działalność pani poprzedniczka, czyli Elżbieta Rafalska. Pani czuje tu większą presję? Znaczy, ja powiem tak, że ja generalnie w ogóle jestem wyróżniona i zaszczycona, że mogę pracować w rządzie i to pani minister Elżbieta Rafalska tak naprawdę do pewnych, do pewnych tych działań nie wdrażała. Ja byłam wicewojewodą w czasie, kiedy pani minister była, była ministrem. W no W Wielkopolsce. I ta nasza współpraca się zaciśniała, bo też odpowiadałam za politykę społeczną, za rodzinę, a następnie, Potem była taka sytuacja, że pani minister potrzebowała osoby do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i do Warszawy trafiłam do tego Państwowego Funduszu Rehabilitacji do Osób Pefronu. Mhm. do PFRON-u. No i tak to się zaczęło, więc ja przyjeżdżając tutaj i spotykając się, a dzisiaj już, już się spotkałyśmy z panią minister, tak naprawdę czuję się to nawet to nie presja, ale to właśnie to jest to miejsce, o które pani minister i o całą Polskę zresztą bardzo się troszczyła. I wiemy, jak w sposób emocjonalny podchodziła do tego, że chciała zmieniać tą Polskę na dobre, no i rzeczywiście zmieniała. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie pani Marlena Magdalena, maląk, minister rodziny i polityki społecznej. Dziękuję jest pięknie, Barysartu. pozdrawiam wszystkich. Kłaniamy się. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.